Kilka rzeczy dzisiaj mam dla was do powiedzenia. Przede wszystkim mamy tutaj światło, tak, o którym mówił Beniamin. To jest rzeczywiście rzecz fascynująca. Światło w części pochodzi z tego świata, a w części nie z tego świata. To się potem wyjaśni, po co jest tutaj ta świeczka. Dobrze. To też się potem wyjaśni. Czy mamy swoje Biblię dzisiaj? Mamy je w różnych kolorach. Moja jest szara. Czy ktoś jeszcze ma szarą Biblię? Podobnie jak ty, wybrałem ze względów praktycznych. Po prostu nie widać na niej kurzu. Dzisiaj powiemy troszeczkę o Wigilii, o Bożym Narodzeniu. O tych świętach, które już za tydzień będą, bo to jest nasze ostatnie spotkanie przed Wigilią. Za tydzień w sobotę będziemy obchodzić już Wigilię. Zaczyna się czas Bożego Narodzenia i myślę, że wszyscy zdają sobie z tego sprawę, bo to widać na każdym kroku. Zwłaszcza w sklepach, w reklamach, ciągle w radiu słyszymy, jak Mikołaj śpiewa i tak dalej. Po prostu idą święta. To jest czas, który nastroi nas fantastycznie do zakupów. Także myślę, że nasze dzieci już zacierają ręce, tak? Bo wydajemy więcej pieniędzy. To jest czas także, który nastroi nas do miłości, do troski o siebie nawzajem, do rodziny, do spotkania rodzinnego, do pojednania, do zadumy nad sobą, jeżeli tylko znajdziemy na to czas pomiędzy wszystkimi zakupami i tak dalej. Wiem, że zwłaszcza żony będą tutaj bardzo zajęte, bo siedzą w kuchni już niektóre od paru dni i przygotowują pyszności. Ale nie będziemy dzisiaj mówić o tym, co będziemy jedli, nie będziemy mówić o tym, czy to dobrze, że są święta, czy nie, czy mamy je obchodzić, czy nie mamy, czy mamy sobie postawić choinkę, czy nie mamy sobie postawić. Powiemy o czymś innym. Powiemy o przyjściu Boga, o historii, w której Jezus przyszedł na ziemię i kim On dla nas jest dzisiaj. Przede wszystkim najpierw cofnijmy się jakieś 2000 lat wstecz do Izraela. I gdy przyjrzymy się w Biblii historii, która mówi o Izraelu, to widać, że ten czas to nie był dobry okres dla Izraela. Izrael był pod okupacją bezwzględnych Rzymian. Bezwzględnych. Były nadużycia władzy, były wysokie podatki, był grzech, była ogromna niedola narodu i to narodu, który został przez Boga wybrany. To był naród wybrany i popadł w takie tarapaty, w taką niedolę. Co więcej, w tym właśnie momencie, 2000 lat temu, Bóg od 400 lat już milczał. 400 lat to jest kilka pokoleń. To jest czas, którego nawet nasz prapradziadek nie pamięta. I Bóg od 400 lat nic nie mówił. Od 400 lat nie dopisano do Biblii, do Starego Testamentu, do proroków, do psalmów żadnego wersetu. Nawet jednego. Nawet pojedynczego. 400 lat. 400 lat. Nic nie dopisano do chwalebnej historii narodu wybranego. Zupełnie. Wręcz przeciwnie. Ten naród się zapadał. Ludzie nadal tam oczekiwali Zbawiciela na bazie bardzo starych obietnic, powtarzanych, opowiadanych, na bazie obietnic, które często już były traktowane jak legendy, że ktoś kiedyś coś mówił, że przyjdzie Zbawiciel. Ludzie oczekiwali zmian w swoim życiu, ale one nie nadchodziły. Ludzie borykali się z chorobą, z grzechem, z odrzuceniem, ze smutkiem, ze strachem, ze śmiercią duchową. I chodzili po omacku w tej ciemności duchowej. Niektórzy zupełnie dobrze sobie radzili. Stworzyli dosyć sprawny system religijny i funkcjonowali, ale Boga nie mogli znaleźć. Szukali Boga, a Go nie było. I mamy w Księdze Izajasza w 9 rozdziale proroctwo, które zaczyna się od słów: lud chodzący w ciemności. Lud chodzący w ciemności. Tak zaczyna się to proroctwo. Skierowane nie do tych, którzy wszystko widzą. Nie do tych, którym super się wiedzie. Ale do ludzi, którzy chodzą w ciemności. Którzy już prawie stracili nadzieję. Bo tak rzeczywiście wtedy było. Gdy do Natanaela
późniejszego ucznia Jezusa przyszedł ktoś i powiedział: słuchaj, dobra nowina, znaleźliśmy Mesjasza, Jezusa z Nazaretu. Co odpowiedział Natanael? Z Nazaretu? Czy stamtąd w ogóle może być coś dobrego? Czy jest jeszcze jakaś nadzieja? Ale nadzieja jest. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzał wielkie światło. Zabłysło ono nad ludźmi z ziemi spowitej przez mrok. A gdy ktoś czyta tutaj Biblię, to na dole zobaczy, że ten ostatni zwrot spowitej przez mrok można przetłumaczyć także jako spowitej przez cień śmierci. Ludzie chodzili w ciemności i wszędzie wkoło była śmierć. Wszędzie wkoło był taki cień, który oznaczał brak życia z Bogiem. Śmierć duchową. Ponieważ mamy dzieci, zrobimy dzisiaj przykład. Ja potrzebuję tutaj Juliana jako mojego pomocnika, a ty, Jagoda, bądź w gotowości. Skupimy się najpierw na słowach lud chodzący w ciemności i skupimy się na słowach ziemi spowitej przez mrok. Co to znaczy lud chodzący w ciemności? Ty będziesz, Julian, ludem chodzącym w ciemności, ok? I teraz wyjaśnia się pierwsza część planu, tak? Ok. Co widzisz? Ciemność. Ciemność. I słuchaj. I widzisz coś jeszcze? Szalik. No to teraz jest tak. Julek, słuchaj, idź do ojca. Śmiało. Ojciec, możesz go wołać, żeby było mu łatwiej. Tylko uważaj, nie zleć ze schodów. Dawaj. No ojciec czeka. Szybciej, Julek, szybciej. Potrzebujesz trochę pomocy? No. No, a kto może ci pomóc, jak myślisz? Siostra. Siostra. Chodź, pomożesz Julkowi. Może go zaprowadzisz do ojca, prawda? No bo jest ciemno, on nic nie widzi. Chodź, Jagoda, zaprowadzisz Julka do ojca. Chodź. Dobra, to teraz, żeby ci pomóc. Tak. Tak, dobra, co widzisz? Dobra, to możecie już iść do taty. Wołaj ich, ojciec, żeby nie zginęli. No jeszcze dwa kroki, śmiało, dawaj. Dobra, chodź. Czego oni potrzebują tak naprawdę? Matki potrzebują. Słuchajcie, szukacie ojca, tak? No szukacie, prawda? Ojciec, no gdzieś tam jest, woła was. A słyszycie go w ogóle? Tak. No słyszycie. Czego potrzebujecie? Oni potrzebują światła, właśnie. O, przepraszam, bo ci fryzurę zepsuję. Wy potrzebujecie światła, tak? I teraz jest lepiej. Widzicie, już możecie dojść do ojca? Ojciec, możesz ich zawołać? Potrzebujecie światła. My potrzebujemy światła i Ewangelia Jana, 1:9 mówi tak. Światło, które oświeca każdego człowieka, przyszło na świat. Każdego człowieka. Tym światłem jest Jezus. Tak jak czytał Beniamin na początku, Jezus powiedział: ja jestem światłością świata. Potrzebujemy Jezusa. I właśnie w tym czasie takiego kryzysu w narodzie izraelskim coś się stało. Kolejny fragment. Ewangelia Łukasza. 2:1-7. Ten fragment, mamy go tutaj? Mamy, nie cały, ale mamy. Ten fragment zaczyna się tak. Właśnie w tym czasie ukazał się dekret cesarza Augusta, żeby ludność całego cesarstwa rzymskiego poddała się spisowi. Pierwszy spis miał miejsce, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Wszyscy szli do spisu, do swojego miasta. Także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, udał się tam wraz z poślubioną sobie małżonką Marią, która spodziewała się dziecka. Gdy tam byli, nadszedł czas jej porodu. I urodziła swego pierworodnego syna. Bóg postanowił stąpić na ziemię. Łukasz tam fajnie mówi, właśnie w tym czasie. To się działo właśnie w tym czasie, w ich codzienności, gdy ludzie byli zabiegani, zajęci sprawami meldunkowymi, wyborami, sporami politycznymi, płaceniem podatków wśród codziennego życia. W tym właśnie czasie. I tutaj fajnie Łukasz wymienia. Mówi tu o Augustie, o jakimś Kwiryniuszu, o Syrii, o Józefie, o Marii. Wymienia po imieniu. Bóg wymienia po imieniu. Bóg wymienia po imieniu ludzi, do których się kieruje. Wzywa ich po imieniu. I to się stało właśnie w tym czasie i w tym miejscu. Może ten czas obecny, w którym teraz jesteś, to jest właśnie ten czas dla ciebie.
I może to miejsce, w którym teraz jesteś, miejsce czy tutaj, gdzie siedzisz, czy miejsce w twoim życiu, w którym się znalazłeś, to jest też właśnie to miejsce. Bóg nagle zapalił światło i wszystko stało się jasne. Bóg zapalił światło. Światło jest niesamowite, bo rozświetla mroki. Kiedyś tak sobie myślałem, że nagrodę Nobla dostanie ktoś, może Benjamin, kto wymyśli żarówkę, która świeci na czarno. Że jak zapalisz taką żarówkę, to w pokoju robi się ciemno. Mimo, że wszędzie jest jasno. Myślę, że kogoś takiego nie będzie, bo ciemność ucieka zawsze przed światłością. Gdy przyszedł Jezus, jak czytamy, gdy się narodził, nie było to wśród błyskawic, przy jakichś fleszach, przy kamerach, tak jak tutaj mamy, tak, że wiadomo, narodzi się w Betlejemie, więc tam Jacek rozstawił sprzęt, wszystko jest, Maria urodziła. Transmisja na żywo leci. Nie. Nie było czegoś takiego. Nie było to nawet w stolicy kraju, tylko w jakimś podrzędnym Betlejem. Nie było to ani w synagodze, ani w kościele. W żadnym jakimś takim bardzo religijnym miejscu. Bóg odwieczny przyszedł w sposób taki bardzo niezauważalny, jako niemowlę. Dla Niego, który był stworzycielem świata, nie było nawet miejsca w gospodzie, więc położono Go w stajni, w żłobie. I podobnie tak sobie myślałem, że często nam brakuje, dla Niego brakuje miejsca w naszym życiu, że często Boga odkładamy na półkę pomiędzy zakurzoną Biblię, no i jakąś płytę z kolędami, żeby tak było lepiej. I On tam leży i czeka na następne święta, na jakiś następny zryw w naszym życiu. Król królów, gdy się pojawił, gdy otworzył oczy, to wkoło były zwierzęta. Pojawił się wśród zaciekawionych stworzeń. Nie miał ze sobą armii i jego głos nie brzmiał jakoś strasznie donośnie. Po prostu był cichy. Po prostu płakał. Ale to był On. To był Zbawiciel. Kolejny werset. Ewangelia Łukasza, 2:10. Anioł przyszedł do pasterzy i powiedział tak. Przestańcie się bać. Właśnie ogłaszam wam wielką radość. Będzie udziałem całego ludu. Dzisiaj urodził się wam Zbawca, a jest nim Chrystus Pan. To się stało w mieście Dawida. Oto, co będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki, ułożone w żłobie. Anioł Bóg daje znaki. Daje znaki ludowi. Daje nam znaki i mówi, co będzie znakiem. I co mówi? Znajdziecie. Znajdziecie, to znaczy, że trzeba poszukać. Tak? Czyli Bóg daje nam znaki, których my szukamy. Gdy my szukamy Boga, to znajdujemy Go. Zobaczmy, jak wygląda ten znak. Niemowlę owinięte w pieluszki w żłobie. To nie jest jakiś specjalny znak w postaci, nie wiem, błyskawic i innych rzeczy. Często to jest po prostu normalny element naszego życia. Bóg daje nam znak. Gdy szukamy, to znajdujemy. Nie wszyscy uwierzyli oczywiście. To jest oczywiste. Niektórzy wzgardzili Jezusem, jak czytamy w Nowym Testamencie, bo nie pasował do ich wyobrażeń. Inni chcieli Jezusa zabić, bo nie pasował do ich teologii. A inni spodziewali się kogoś innego i mówili może tak, no ja myślę, że ten Mesjasz, który przyjdzie, to będzie takim solidnym monarchą, który wyzwoli nas z panowania Rzymian. A drugi mówi, nie, to będzie naprawdę król, sprawny polityk, który zaprowadzi ład i porządek. A trzeci mówi, Mojżesz, Jezus przyjdzie jak Mojżesz, który przeprowadzi nas i ześle na Rzymian plagi, pamiętaj, plagi. I tak oczekiwano Jezusa wtedy, w tamtym czasie. Kto go znalazł? Znaleźli go najpierw pasterze, ludzie najprostsi, ludzie ubodzy. Czy dlatego, że byli pasterzami? Czy dlatego, że byli prości albo że byli ubodzy? Nie, to nie jest kryterium. To nie było kryterium. Znaleźli ich dlatego, że oni mieli otwarte serca. Dlatego, że go szukali. Że ich serca były gotowe i że odpowiedzieli na wezwanie Boga. Dlatego go znaleźli. I myślę, że my wszyscy znamy tą historię. Wszyscy wiemy o narodzeniu Jezusa. Wszyscy go zauważyliśmy. Wszyscy, nawet tutaj na prezentacji umieściłem niemowlę w żłobie. Wszyscy znamy jakby ten symbol. I jego przyjście co roku świętujemy razem z bliskimi. W czasie świąt, w czasie Wigilii. Coś tam wspominamy.
Taka tradycja po prostu. Taka tradycja. Gdy przychodzą święta, to mówimy, że to jest Boże Narodzenie. I potem mówimy, no ale co przygotujesz? No barsz z uszkami. A ja przygotuję bigos. A musimy jeszcze zrobić to i tamto, i choinkę, i ubrać, i tak dalej, i tak dalej. I mamy taką tradycję. Przychodzi Jezus. Ale pamiętajmy, że Jezus nie pozostał w żłóbku. To był tylko krótki, początkowy element Jego przyjścia na ziemię. Ale On nie pozostał w żłóbku, chociaż niektórzy tak myślą. Ciągle i nadal. Chociaż niektórzy co roku próbują nam tą do głowy wpoić, że Jezus leży w żłóbku i śpiewamy takie fajne kolędy. Jezus malusieńki i tak dalej. No nic, tylko pomóc. Tak? Jezus nie pozostał w żłóbku. Czynił dobrze, służył ludziom, uzdrawiał chorych, pocieszał smutnych, był przyjacielem odrzuconych. Był i jest niezwykłym Bogiem wśród nas, zwykłych ludzi. Umarł za nasze grzechy, pokonał śmierć, pokonał piekło, pokonał szatana. I co roku cieszymy się Jego narodzeniem, ale niech to nie będzie tylko, powiedzmy, tradycja. Niech On nie będzie tylko bezbronnym niemowlęciem w żłobie, bo Jezus jest Bogiem. Kim dla mnie jest Jezus? Kim dla mnie jest Jezus? Przejdźmy teraz do proroctwa Izajasza, 9 rozdziału, 5 wersetu. Tu powoli dochodzimy do wyjaśnienia. Tu ktoś napisał Bóg mocny. Taka fajna świeczka z takim napisem. Dobra. Ale to się wyjaśni potem. Izajasza, 9 rozdział, 5 werset, czyli dalszy ciąg tego proroctwa, które zaczęliśmy na samym początku, o ludzie, który chodzi w ciemności, mówi tak. Oto narodziło się dziecko. Syn został nam dany. Tak mówi Izajasz. Syn. Syn Boży. Został dany. Przez kogo został dany? Przez Boga. Komu został dany? Dla kogo On tu przyszedł? W jakim celu? On został dany nam. Został dany Tobie, Tobie, mi. Każdemu z nas. Bo bez Niego nie mamy światła. Bo bez Niego jesteśmy ślepi. Bo bez Niego giniemy. Dlatego Syn został nam dany. Władza spocznie na Jego ramieniu i nazwą Go. Mamy tutaj kilka atrybutów Boga, Jezusa, który przyszedł. Cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Wielką będzie miał władzę i pokój trwać będzie bez końca. Kim jest Jezus w takim razie? Jest On przedziwnym doradcą, który uczy nas żyć, który pokazuje, co jest Boże, a co tylko dobre, a co jest złe. Który weźmie cię za rękę i poprowadzi. A Jego oczy nie są zasłonięte. Widzą dużo dalej, poza zasłonę doczesności, poza nasze możliwości, poza teraźniejszość. On zrywa i zerwie zasłonę, tą przepaskę z twoich oczu, tak, którą tutaj mieliśmy. Jezus może ją zerwać i sprawić, że będziesz widział. Że będziesz widział Jego. Jest Bogiem mocnym. Nie jest już więcej niemowlęciem w żłobie, ale jest potężnym Bogiem, który umarł za nasze grzechy, który zmartwychwstał i zwyciężył śmierć. I Jego władza jest wielka. Jest jak światło, któremu nie może się oprzeć żadna ciemność, bo światło rozprasza każdy mrok. On zwycięży w twoim życiu. Zwycięży grzech, zwycięży strach, zwycięży odrzucenie, samotność, zwycięży chorobę, zwycięży śmierć. Bo jest zwycięzcą w twoim życiu. Bóg mocny ma moc wyrwać cię z rąk diabła, zbawić i posadzić wysoko, obok siebie, w okręgach niebieskich. Jest wreszcie Ojcem odwiecznym, czyli tym, który jest od samego początku, który stworzył i zaplanował świat, mnie i ciebie. Zanim się jeszcze urodziliśmy, już zaplanował, że tutaj będziemy żyć. Już zaplanował, że będziemy po prostu się z Nim spotykać. Jest taki sam wczoraj, dzisiaj i na wieki, bo jest od wieków i nigdy się nie zmienia. Jest Ojcem, gdyż ma dzieci. Każdy ojciec ma dzieci. Jeżeli ktoś nie ma dzieci, to nie jest Ojcem. A Bóg jest Ojcem. I ma dzieci i my, dziećmi Bożymi, jesteśmy. I ty możesz się do nich zaliczać. Jest wreszcie księciem
pokoju. Pokoju, którego szukają wszyscy, bo cały świat szuka pokoju, prawda? Szuka pokoju takiego globalnego, żeby wszędzie był pokój, a słyszymy tylko wojny, wojny, wojny. Cały świat szuka pokoju w sensie osobistym. Każdy człowiek chce mieć pokój w swoim sercu. Chce mieć pokój. Pokój, który jednocześnie jest bezpieczeństwem, pewnością, radością, ufnością. A tylko Książę Pokoju, czyli Jezus, może dać pełen pokój do naszego serca. Nikt inny. Żadne gwarancje, sojusze, zabezpieczenia, sejfy, karabiny. Tylko Książę Pokoju daje pokój do naszego serca. Pełne bezpieczeństwo i pewność, że jesteśmy dziećmi Boga, a naszym przeznaczeniem jest niebo. Dalej ten werset mówi, że pokój trwać będzie bez końca. To jest bardzo fajne. Pokój trwać będzie bez końca. Powiedz pokój bez końca. Pokój bez końca. Tak jest. Pokój trwać będzie bez końca, gdyż zbawienie jest wieczne. Gdyż Bóg, gdy powołuje ciebie, czyni cię dzieckiem i daje ci zbawienie, to jest wieczne. Dostajesz od Boga pokój, który naprawdę nie ma końca. Który jest obfity. Pokój, którego często inni ludzie nie znają. I to jest pokój bez końca. Trwać będzie wiecznie. I wreszcie, tutaj przeskoczymy troszeczkę do wcześniejszego proroctwa Izajasza, 7 rozdział, 14 werset. Pan da nam znak, Pan napocznie, urodzi syna i nada mu imię Immanuel. To znaczy Bóg z nami. Bóg, Jezus jest właśnie tym Immanuelem. Bogiem z nami. Bogiem, który jest nie tylko z nami, ale także za nami. Nie jest przeciw nam, ale trzyma naszą stronę. Kocha nas i nigdy nie opuści. I taki właśnie jest Jezus. Taki właśnie jest Zbawiciel. Wyrwał nas z ciemności, przebaczył grzechy i dał nowe życie. I kilka życiowych pytań na sam koniec. Kim jest dla ciebie Jezus? Czy tylko raz do roku niemowlęciem w szopce wigilijnej? Czy też żyjącym Bogiem na co dzień? Co roku świętujemy Jego narodziny? Czy On urodził się rzeczywiście raz na zawsze w twoim sercu? Czy panuje w twoim życiu? I czy ty narodziłeś się do życia z Nim? Teraz i w wieczności. Bóg szuka. Bóg przychodzi i kołacze. I też mówi, szukajcie mnie, to znajdziecie. Czy ty szukasz takiego Boga? Czy ty szukasz Zbawiciela? Czy odpowiesz na Jego wezwanie? Czy przyjmiesz Go do serca? Nie na chwilę w czasie Wigilii w postaci pustego miejsca, jakiegoś siana pod stołem i choinki. Ale czy przyjmiesz Go prawdziwie na wieczność do swojego serca? To są pytania bardzo ważne, bo one są życiowe. To są pytania, które można sobie zadać w tym właśnie czasie wigilijnym, świątecznym, który teraz mamy. To są pytania, które można zadać ludziom bliskim, z którymi się spotkamy przy stole. Kim jest Jezus? Kim dla ciebie jest Jezus? Może te świeczki, o których za chwilę Ania z Damianem powiedzą, troszeczkę pomogą. Może pomoże to, że na tych świeczkach są napisy Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę Pokoju. Izajasz 9:5. Niech te rzeczy przypominają rzeczywiście w czasie świąt o Bogu. Kim dla ciebie jest Bóg? Czy przyjąłeś Go do swojego serca? Pomyśl o tym teraz. Jeżeli jeszcze to się nie zdarzyło w twoim życiu, jeżeli wiesz, że potrzebujesz takiego Boga, wiesz, że potrzebujesz się odrodzić na nowo, stać się Jego dzieckiem, przyjdź na chwilę po nabożeństwie do mnie. Porozmawiamy, pomódlimy się. A teraz pomódlmy się wszyscy, dobrze? Na zakończenie tego rozważania. Ojcze nasz drogi, dziękujemy, że przysłałeś Jezusa. Dziękujemy Ci, nasz drogi Boże, że przysłałeś Jezusa, który jest Księciem Pokoju, Ojcem Odwiecznym, Bogiem Najmocniejszym i cudownym, przedziwnym doradcą, który jest Bogiem z nami. Dziękuję Ci, że przysłałeś Go do nas. Prosimy Ciebie, by On królował w naszym życiu. Prosimy Ciebie, by także przez nas mógł objawić się innym ludziom, naszym bliskim. W imieniu Jezusa Chrystusa prosimy Ciebie o to, Ojcze. Amen.